Witam serdecznie wszystkie osoby, które czekają na kolejny mój podcast z cyklu. Bliskie spotkania ze sobą na weekend. Dzisiaj kolejny podcast. Dzisiaj o ratowaniu innych o tym, jak nas to wciąga jak to na nas działa. O tym, co nam to zabiera, co nam to daje, o tym, jak nas to prowadzi przez różne nasze ważne obszary w życiu. Ja nazywam się Izakop Pietrzak, jestem dyplomowanym terapeutą systemowym, Life and Business Coachem Systemowym. Policzyłam ostatnio, że przez moje sale warsztatowe przepłynęło ponad 95 tysięcy osób. Tych setek tysięcy, które skorzystały z moich webinarów i podcastów, dostępnych cały czas online do pracy ze sobą, już nie liczymy. Chciałabym zabrać Cię w tą podróż przez znajomość mechanizmów, którymi się poruszasz na co dzień, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zapraszam Cię serdecznie. Może zacznę od tego, skąd ten mechanizm ratowania się w nas bierze. Tak najbardziej na wierzchu jest taki ruch w nas, pierwotny zupełnie, do uratowania naszej mamy. Nasza mama jest dla nas wszystkim, właściwie już od samego początku, od poczęcia, i dzieci których mamy przechodzą przez bardzo trudne sytuacje już od samego początku ich życia prenatalnego. Mają w sobie organiczny ruch do tego, żeby tą mamę uratować. Wytwarzają specjalne białka, które migrują do krwiobiegu mamy, które mają wspomóc te układy, które są słabsze na dany moment w organizmie mamy. Czasami to jest układ odpornościowy, czasami to jest układ nerwowy, czasami to jest układ krwionośny i te białka pozostają przez kilka lat jeszcze po porodzie w organizmie mamy. Dzisiaj także wiadomo, że na tym poziomie organicznym dziecko jest połączone z mamą na wiele tygodni. Po porodzie to połączenie trwa też podświadomie, później przez całe życie, między dzieckiem a mamą. I to są takie najbliższe poziomy, do których mamy dostęp mentalnie. Z mojej pracy, z jego poziomu systemowego poziomu zaglądając głębiej, można dowiedzieć się, jak bardzo wiele historii, Zapisanych jest w tym odruchu ratowania innych. To zawsze sprowadza się do: Ja cię uratuję, mamo, ja za ciebie poniosę to, co trudne, ja dla ciebie zmienię w swoim życiu wszystko, co mogę zmienić, ja ci oddam swoje zasoby, ale w tle tego ruchu. Tle tego poświęcania się dla mamy są wszystkie historie i ciężary, które ona niesie jako programy za swoich przodków. Więc, jeżeli w rodzie mamy pojawiały się historie dotyczące ciężkich chorób kobiet, i Twoja mama jest obciążona taką chorobą genetycznie albo Podświadomie. I może jej mama też na taką chorobę chorowała i zmarła, a może też mama jej mamy, czyli prababcia, doświadczyła takiej samej sytuacji i traumy, to ty z takiego miejsca potrzeby właśnie podniesienia jej z tego, co najtrudniejsze, będziesz robić wszystko, na poziomie, do którego mentalnie głową nie mamy dostępu, żeby tą mamę stamtąd zabrać. Jak zabrać mamę, która może zachorować, która niesie na sobie takie widmo choroby, potencjalnej choroby, ponieść tą chorobę za nią. Bardzo wiele osób na moich salach warsztatowych i w gabinecie, którym nagle włączyło się, że muszą się badać, chociaż nigdy wcześniej nie byli chorzy, to osoby, które potrafiły z dnia na dzień dostać diagnozę o stwardnieniu rozsianym, RZS, nowotworze. I okazuje się zazwyczaj, kiedy zaczynamy pracować z taką osobą, że właśnie jej mama, a może i mama mamy, w tym wieku, kiedy ta osoba zaczęła doświadczać i lękło swoje zdrowie i potrzeby przebadania się i zaczęła na coś chorować, także się rozchorowały. Bardzo wiele osób, które gościłam w moim gabinecie i na moich salach warsztatowych, które przychodziły z konkretnym zaburzeniem organicznym w ciele, w ogóle nie zauważały tego, że ich mama, a przedtem także babcia, zmarły na dokładnie tą samą chorobę. I teraz sięgając jeszcze głębiej. Za mamę chcemy udźwignąć wszystko, bo bez mamy od samego początku, gdyby jej się coś stało, nie istnielibyśmy, nie przetrwalibyśmy. Więc dźwigamy za nią jej ciężar w relacjach z mężczyznami, także nie mogąc ułożyć sobie życia w naszych relacjach. Dźwigamy za nią ciężar trudności finansowych. I paradoksem tutaj jest. I obejrzyj sobie to, co teraz mówię, może w twoim własnym życiu się to pojawiło już nie raz, ale nie zwracałaś, nie zwracałeś na to uwagi. Ona może tracić finansowo już po porodzie z tobą, bo nie mogła wrócić do pracy. Bo razem z Tatą stracili jakiś majątek. Bo może stracili dom, dobytek, wszystko co mieli przez jakiś kataklizm, który przeszedł przez miejscowość, w jakiej mieszkali, a potem już było u nich dobrze. Potem już zaczęli wychodzić na prostą finansowo i Twoja mama mogła poczuć się bezpieczna w tym obszarze. Ale Ty, jako dziecko, zapisałaś, zapisałeś ten moment trudności przy mamie, jako coś warunkującego jej bliskość z Tobą i Twoją bliskość z nią. I przez tą warunkowość, ona może zupełnie nie mieć przez chwilę do Ciebie dostępu. Bo wewnętrznie, mentalnie i emocjonalnie skupiona jest na czymś zupełnie innym niż na tobie. I ta głęboka tęsknota twoja za nią, nawet jeżeli ona później już jest dla ciebie dostępna, jest jak taka ogromna czerwona lampka albo reflektor, że w relacji z mamą może się coś takiego po raz kolejny wydarzyć. I za wszelką cenę, żeby to się nie powtórzyło, będziesz próbowała próbował przez całe swoje dzieciństwo, dojrzewanie, młodość i dorosłe życie, podświadomie z tamtego alertu, ratować ją ze wszystkiego, co związane jest z finansami. Opowiadam to na takim przykładzie, bo to jest przykład, który dotyczy absolutnie każdego dorosłego człowieka tematy finansowe i finansowych strat. No i co się potem dzieje? Wychodzimy w dorosłe życie, idziemy do pierwszej pracy, zarabiamy jakieś przyzwoite pieniądze i cały czas z tyłu głowy mamy, że może jej część tych pieniędzy zaniesiesz, że może ona by czegoś potrzebowała zwłaszcza kiedy jej Finanse nie są najszczęśliwsze, a tobie zaczyna się dobrze powodzić. Bardzo często ten mechanizm trwa nawet wtedy, kiedy mama już dawno nie żyje, kiedy jej nie ma. Więc, jeżeli ten mechanizm nie może się przelewać, spełniać w nas, przy naszej mamie. To z tym programem i z tym odruchem zaczynamy wkraczać w życie innych osób, które są nam tak bliskie, jak była nam bliska nasza mama. Do kogo jest nam najbliżej po naszej mamie? Do taty. Więc jeżeli nie możesz ratować swojej mamy, zaczynasz mieć odruch ratowania taty. A do kogo potem jest nam tak blisko, jak do naszej mamy? Do naszego partnera. Bardzo wiele osób na moich salach warsztatowych przychodzi pracować z dynamiką ratowania swojego partnera. Bardzo wiele osób zauważa taką tendencję, że jak wchodzi w relacje z kimś, to ich finanse, ich zdrowie, ich chęć do pracy, do życia drastycznie maleje, a ich partnerzy rosną. Miałam ostatnio na sali warsztatowej kobietę w średnim wieku, która po raz trzeci weszła w relację po długiej przerwie, bo dwie poprzednie były trudne. I w tej relacji z tygodnia na tydzień jej petarda energii do życia i do pracy zaczynała maleć. Systematycznie. A ona nie wiedziała o co chodzi. Partner nie był jakąś. Płakaną osobą, która nie radzi sobie w życiu, ale nie osiągał też niezwykłych wyników finansowych w obszarze, w którym poruszał się zawodowo. Natomiast od momentu, kiedy zaczęli być razem, on zaczął bardzo szybko i dynamicznie rozwijać się na swojej ścieżce zawodowej. A ona zaczęła opadać z sił, chociaż jest bardzo dobrym fachowcem, przestała chcieć po miesiącu już zajmować się z taką intensywnością, z jaką się zajmowała, tym czym się zajmowała. I teraz popatrzyłyśmy razem w tych systemowych zależnościach, skąd to do niej przypłynęło, i okazało się, że w tym czasie okołoporodowym. Związanym z jej przyjściem na świat. Jej mama i jej tata zostali okradzeni z całego zebranego przez kilka lat dobytku, włącznie z prezentami ślubnymi, wśród których było całkiem sporo pieniędzy. Mieli plany wybudowania domu, kupili już działkę, i którejś nocy, Tuż po porodzie z moją klientką, po prostu włamano im się do tego miejsca, w którym mieszkali, co było dla nich ogromną traumą, bo mieli w domu też noworodka. Ona kompletnie o tym zapomniała. Natomiast to było jedyne, co wypłynęło w naszej wspólnej pracy, na wierzch. I w momencie, kiedy zaczęłyśmy rozkładać to na czynniki pierwsze, okazało się, że mama jej mamy doświadczyła podobnej sytuacji w czasie wojny. Kiedy front rosyjski przechodził przez Polskę, okradł jej dom rodzinny z absolutnie wszystkiego, a jej babcia ze swoimi bliskimi, tylko dzięki temu, że schowali się do jakiejś piwniczki w stodole pod sianem, przeżyli to przejście. Tak głęboko mamy w sobie zapisane różne alerty, że nawet nie mamy z tym na co dzień kontaktu, i to jest zupełnie naturalne, bo jak mielibyśmy mieć, kiedy od samego rana mamy do zrobienia, do ułożenia, do zrealizowania nasz własny osobisty plan? I jedziemy na takim automacie, który. Kiedy nam coś nie wychodzi w naszych realizacjach własnych planów i marzeń, zatrzymuje się dopiero wtedy, kiedy naprawdę nie jesteśmy w stanie pójść dalej. W tym miejscu też robimy taki update. No dobrze, ale co wtedy nie działa? Co mi nie działa? Od kiedy mi nie działa? Co mogę z tym zrobić, żeby zaczęły działać? I te momenty są zupełnie naturalnymi momentami, w których zawsze, absolutnie zawsze każdy z moich klientów zauważa, że w jakiś sposób, w jakimś zakresie ratuje swoich bliskich. Nie jesteśmy w stanie wyjść z tego mechanizmu. Wiele lat temu jeden z moich nauczycieli zapytano o to, czy to jest możliwe. Człowiek, którego uważam za ogromny autorytet, nazwiskami tutaj operować nie będę, powiedział, że z jego doświadczenia, wielu lat studiowania wielu nurtów pracy z ludźmi, nie spotkał ani jednego człowieka na swojej drodze, w swoim gabinecie nie spotkał ani jednego swojego nauczyciela. Który nie ratowałby w jakiś sposób pierwotnie, najpierw swojej mamy, a potem swoich bliskich. Jak rozpoznać to ratowanie od towarzyszenia? W każdym momencie, kiedy ktoś bliski przychodzi do ciebie, opowiada ci o tym, co jest dla niego trudne. Kiedy przychodzi twój partner i mówi, że szef się znowu czepiał, że znowu nie wyszedł jakiś projekt, że. Wysypały się jego plany na jakąś inwestycję. Sytuacja, w której ty zaczynasz wymyślać za niego najlepsze rozwiązania, jest tym momentem, kiedy zaczynasz ratować. Kiedy dzwoni do ciebie twoja mama albo twój tata, którzy może od zawsze tak robili, bo nikt nie nauczył ich robienia czegoś inaczej, i opowiadają ci o tym, że a samochód się psuje. Piec się psuje, albo że ich pompa zaczyna wydawać dziwne dźwięki, a są to osoby, które są czynne życiowo, nie są niedołężne i całkiem dobrze radzą sobie ze swoją codziennością. Moment, w którym zaczynasz za nich wymyślać różne rozwiązania, zamiast ich po prostu wysłuchać, to jest ten moment, kiedy zaczynasz ich ratować. Co się dzieje z Tobą? W takiej sytuacji, rozłóżmy to na czynniki pierwsze może pomożeć to zrozumieć ten mechanizm i pomoże ci zacząć z niego się wycofywać. Bo on nie pomaga ani osobie ratującej, ani osobie ratowanej, choć jesteśmy nauczeni zupełnie czego innego. Kiedy zaczynasz mieć potrzebę zrobienia czegoś za innych, odbierasz tym osobom, Możliwość przejścia ich w ich życiu przez drogi, których oni mają doświadczyć. Odbierasz im możliwość tego, żeby oni mogli dowiedzieć się o sobie i o swoim potencjale czegoś, co może jest tylko przygotowaniem ich do czegoś dużo większego, do czego idą od wielu lat. Czyli, na przykład, przychodzi do ciebie Twoja przyjaciółka. I mówi ci, że ma problemy w jakimś urzędzie. A właściwie to ma już dość załatwiania tego, bo załatwiała to już tyle razy i ciągle jej coś tam nie wychodzi. Ale twoja przyjaciółka, i może o tym nie wiesz, a może o tym wiesz, skoro jesteś jej przyjaciółką, na przykład chciałaby wejść bardzo dużą inwestycję i współpracę z dużą firmą. Która pozwoliłaby jej stabilną na rynku rozwinąć jej biznes do pięciu, sześciu, dziesięciokrotnych zysków. Takie sytuacje, w których my musimy coś załatwić, my musimy coś wyprostować, my musimy w swoim dorosłym życiu stanąć do załatwienia nie lubię tego słowa, ogarnięcia, wyprostowania różnych urzędowych. Fiskalnych, formalnych, finansowych tematów są przygotowaniem nas do tego, żebyśmy, idąc cały czas do więcej, mogli znaleźć w sobie umiejętności i zasoby, też cierpliwość, też stabilność emocjonalną, kiedy przychodzą te trudności, do stanięcia do dużo większych tematów. I teraz wyobraź sobie, że w tej sytuacji, kiedy przychodzi Twoja przyjaciółka i skarży ci się na ten urząd skarbowy albo ZUS, albo urząd miasta, który ją po coś wzywa, robisz coś za nią. Dzwonisz do tego urzędu, masz tam koleżankę, mówisz: Wiesz, przepchnij to tam, przymknij oko. Ty korzystając ze swoich zasobów, bo już masz tą kompetencję, zasilasz drogę swojej przyjaciółki. Ona nie rozwiązuje swojego problemu, więc nie sięga do tego, co ma w sobie, dzięki czemu może rozwiązać tą trudność, ten zakręt, zadrę, zatrzymanie. I wyobraź sobie, że za parę miesięcy, kiedy zrealizują się jej marzenia, na wejście we współpracę z tą dużo większą firmą, która zabierze ją na szerokie wody, ona nie będzie w stanie załatwić tak prostych, podstawowych rzeczy, które na skali dużo wyższej, do których postawi ją życie zawodowe, do którego szła, o którym marzyła, dużo bardziej rozwinięte niż to, w którym jest teraz. Zostanie zalana dziesięciokrotnością takich prostych detali do rozwiązania, i kompletnie sobie z tym nie poradzi. Wyobraź sobie swoich rodziców, którzy przychodzą do ciebie i narzekają na pompę, która zaczęła hałasować, albo coś się z nią dzieje nie tak, a ty, zamiast ich wysłuchać, i może zadać pytanie, jaki mają pomysł na rozwiązanie tego, żeby oni sami mogli to rozwiązanie znaleźć. Zaczynasz dzwonić po różnych firmach, które znasz, bo może sama albo sam w nich korzystałeś. Rozwiązujesz ten problem za nich, i parę miesięcy później jedziesz z rodziną na drugi koniec świata na Sri Lankę albo na Malediwy, na urlop, gdzie nie masz kompletnie zasięgu. I sytuacja w życiu Twoich rodziców się powtarza, a oni bez wcześniejszego doświadczenia, przez które sami by przeszli, rozwiązując je ze swoją pompą, może w środku zimy, kiedy niedziałająca pompa zatrzymuje całe ogrzewanie w domu, zostają w naprawdę drastycznych okolicznościach. Bez kontaktu do Ciebie, bez namiarów na firmę, z którą mogli się pół roku wcześniej skontaktować, zapisać na nich namiary i móc w sytuacji kryzysowej się z nimi skontaktować. Mam nadzieję, że widzisz, na czym to polega. Bardzo wiele osób, które nas otaczają, mają w życiu do przejścia przez swoje małe i duże progi. Myślę, że nawet teraz, jakbyś się tak na chwilę ze sobą zatrzymała, zatrzymał, to takich osób w swoim życiu znalazłabyś, znalazłbyś kilka. Myślę, że teraz, gdybyś się zatrzymała, zatrzymał i zastanowiła, zastanowił, kto w twoim życiu jest właśnie taką osobą, której zawsze przychodzisz z pomocą. Ta pomoc się multiplikuje i pomnaża za każdym razem, kiedy jej udzielisz, bo ta osoba i to ty ją tego uczysz, dostaje od ciebie możliwość korzystania z Twoich zasobów zawsze, kiedy tylko coś trudnego wydarzy się w jej życiu. Nie pomagasz w ten sposób. Nie dajesz tym osobom możliwości nauczenia się o sobie, że każde rozwiązanie jest w nas. Dajesz tym ludziom rybę zamiast wędki. Dajesz tym ludziom informację też, że oni sami sobie nie poradzą bez Ciebie. Czyli stawiasz siebie w ich życiu na miejscu autorytetu i na miejscu ich rodzica. Po pierwsze, to spycha relacje w takie miejsce, że nie możesz być z tymi ludźmi nigdy na równi. Po drugie, jeżeli stajesz w życiu jakichkolwiek ludzi w miejscu ich rodziców, to rodzic. Jeżeli nim jesteś, to wiesz, o czym będę mówić. Jest w ciągłej wewnętrznej, podświadomej gotowości do tego, żeby zadziałać i pomóc swoim dzieciom. Więc im więcej osób w Twoim życiu staje się takimi dziećmi, które wspierasz i ratujesz, tym Ty jesteś bardziej uwiązana, uwiązany. Z nimi, a oni z tobą. To nie jest przynoszące ulgę i radość, ani w relacjach, ani w Waszych osobnych drogach i życiu. To nie otwiera bardziej na Twoją realizację Twoich marzeń. To Cię nie otworzy bardziej na większy sukces w jakimkolwiek obszarze. No, i w tym miejscu zazwyczaj pojawiają się pytania o to, jak odróżnić ratowanie od towarzyszenia. Jak można budować z ludźmi relacje, bliskie relacje, kiedy widząc, że nasz przyjaciel, partner, żona, mąż, bliski znajomy, sąsiad, kiedy potrzebują nagle szybko pomocy, my nie powinniśmy jej udzielać. To trochę nie jest tak. Sytuacje emergency zdarzają się zawsze. I pomóc komuś, kto właśnie złamał koło ciebie nogę, zadzwonić na pogotowie, pomóc tej osobie ogarnąć ten raptowny kryzys, jest zupełnie czym innym niż regularnie oddawać swoje zasoby komuś, kto jest w pełni sprawny. Zupełnie czym innym jest także zająć się naszymi rodzicami, kiedy stają się niedołężni i sami nie mogą już przejść przez swoje życie o własnych siłach. Zupełnie czym innym jest także, kiedy nasz partner się ciężko rozchorowuje, mąż, żona, konkubent, i ja wiem, że moją umową z tym człowiekiem. Ale też potrzebą serca jest towarzyszyć tej osobie na tej drodze do wyzdrowienia. Zupełnie czym innym także jest, kiedy przechodzisz przez ulicę, a obok Ciebie w jakimś jeziorku albo stawie topi się jakieś zwierzę, i wiesz, że jak pójdziesz sobie dalej, to, to zwierzę, pieskot, chory łabądź, może nie przeżyć, a zupełnie czym innym jest notoryczne dolewanie zasobów finansowych. Mojemu bratu, który od kilku lat nie ma pracy i ciągle obiecuje, że kiedyś ci odda, kiedyś pójdzie do pracy, kiedyś się aktywuje zawodowo, kiedyś zmieni swoje życie, a ty doskonale podświadomie wiesz, że to jest nieprawda. Czujesz tą różnicę? Ratowanie wypływa z potrzeby. Ja cię uratuję, mamo, i to jest droga w jedną stronę. Ani mamy. Ani nikogo bliskiego nie jesteśmy w stanie uratować, jeżeli ta osoba sama nie będzie tego chciała i jeżeli ona nie zdecyduje wewnętrznie, że nadszedł taki czas na zmianę jej życia. A jak taka osoba może podjąć taką decyzję wewnętrzną, jeżeli ciągle jest stawiana w miejscu dziecka? Jeżeli ciągle ona nie musi konfrontować się z tym, że w życiu trzeba ogarnąć różne tematy, poradzić sobie z różnymi trudnościami, bolączkami, i że życie dorosłej osoby może być piękną przygodą, jeżeli tylko te podstawowe elementy, których każdy człowiek w życiu może się nauczyć, będą. Wyuczone i staną się codziennością w kompetencji, a nie w ciężarze. Kiedy dajesz innym ludziom ze swoich zasobów, to podświadomie i systemowo pojawia się jeszcze jeden mechanizm. Oddajesz im razem ze swoimi zasobami. Historię drogi, którą przeszłaś albo przeszedłeś, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jesteś. Napisałam o tym w mojej pierwszej książce o finansach i w wielu miejscach już o tym mówiłam. Pieniądze i wszystkie dobre materialne, które w życiu nam towarzyszą, które wypracowaliśmy. Które mamy wokół siebie, zawierają w sobie historię drogi, którą przeszliśmy, żeby móc pozwolić sobie na ten status finansowy, na te konkretne przychody, albo na to, co sobie mogliśmy za te przychody kupić. Kiedy dajesz to komuś innemu, Osobie dorosłej. Zwłaszcza w relacji, gdzie ta osoba nie może ci tego wyrównać. Dajesz jej to razem z całą swoją drogą, którą przeszłaś albo przeszedłaś. I to tą osobę obciąża. Obciąża ją Twoim doświadczeniem. To jest też trochę tak, jakbyś dostała albo dostał w prezencie. Od kogoś, nie mając nawet swojej własnej firmy, całą korporację. Gdybyś stała, albo stał się właścicielem ogromnego przedsiębiorstwa, pracując do tej pory tylko dwa lata u kogoś na etacie, ledwo wyrabiając się na zakrętach, żeby w ogóle do tej pracy wstać, pójść do niej i wykonać te obowiązki, które masz do wykonania, nie udźwignęłabyś, nie udźwignąłbyś ciężaru i odpowiedzialności zarządzenia tym miejscem. Prawdopodobnie ono zaczęłoby swój ruch ku stratom, a ty poczułabyś albo poczułbyś się ogromnie przeciążony i przygnieciony. Nie byłabyś w stanie, nie byłbyś w stanie w tak wizjonerski sposób, jak właściciel tego przedsiębiorstwa, który. Wypracowywał to miejsce przez wiele lat jako swój sukces zawodowy, a nie zarządzić procesami w tym miejscu, a nie zarządzić wszystkimi ludźmi, którzy są tam zatrudnieni. Nie miałabyś pojęcia, nie miałbyś pojęcia, jak ten temat ogarnąć się od strony księgowej, podatkowej, organizacyjnej. i byłoby to dla Ciebie ogromnym przeciążeniem. Dokładnie tak samo, w trochę innej skali, może dostajemy od innych, którzy są dużo dalej niż my, to co oni dają nam, wypracowanego przez siebie. Więc jeżeli młody człowiek wkracza w swoje dorosłe życie i potrzebuje nauczyć się wszystkiego, co z tym dorosłym życiem jest związane, Planowania czasu, planowania organizacji swoich działań, dywersyfikacji swoich działań, tego, jak dystrybuować swoje pieniądze, kiedy już je zarabia, dając takiej osobie ciągle jakieś zasoby wypracowane przez Ciebie, bo Ty już masz tą kompetencję i dla Ciebie to nie jest żaden problem zarobić tyle, ile ta. Osoba powinna zarobić, żeby przeżyć swój miesiąc dorosłego życia. Nie pomagasz tej osobie. Tylko ją obciążasz. I zatrzymujesz ją w miejscu do jej własnego sukcesu. Wszyscy wielcy tego świata, którzy osiągnęli bardzo wiele, właściciel Apla. Ofra Winfrey, Disney, mogłabym tak wymieniać w nieskończoność nazwiska znane przez wszystkich dzisiaj. Przetoczyli się w swoim życiu przez bardzo trudne sytuacje i progi ja też. I nie spoczęli na laurach. Nie wyciągnęli ręki do kogoś, kto miał ich z tego trudu uratować. Niektórzy z nich też nie byli w stanie znaleźć nikogo, kto mógłby ich z tej sytuacji podnieść, a dzisiaj, oglądając się za siebie, błogosławią tamte momenty, ja też. Bo gdyby one nie przyszły do mojego życia wiele lat temu, gdyby nie przyszły do życia tych osób, które dzisiaj wszyscy wychwalają, stawiają na piedestale, których sukces ogląda czasami cały świat, nie byliby w tym miejscu, w którym są teraz. Bo zostali zmuszeni do tego, żeby stanąć do swojego pełnego potencjału, żeby nauczyć się o sobie tych elementów, których osoby wcześniej nie wiedzieli, że w ogóle taki mechanizm lęku, strachu o nic, o coś, co nie istnieje w ich życiu, drzemie w nich i wstając do. Tego, żeby sięgnąć po możliwości rozwiązywania czegoś czego się boimy. Możemy pożegnać ten strach na zawsze. Ratowanie innych jest też naszym oddawaniem im naszych zasobów. Wyobraź sobie sytuację, w której twoja mama codziennie do ciebie dzwoni, może jesteś takim dzieckiem właśnie i taką masz relację ze swoją mamą. I opowiada ci ciągle o swoich chorobach albo bólach w ciele. A ty ciągle jej mówisz. Mamo zmień dietę. Ciągle podsyłasz jej namiary na jakichś dobrych specjalistów, którzy mogliby jej pomóc w tym, żeby ona wyszła z tych chorób, schorzeń, trudnego samopoczucia. No i może twoja mama czasami sięgnie po tą pomoc, ale w większości. Tych sytuacji dzwoni po to, żeby móc Ci ten ciężar swojego bólu i stania w miejscu utknięcia, może wiele lat temu, położyć na Twoich plecach. Ty się cały czas martwisz o nią jak rodzic, nie jak dziecko. Cały czas się zastanawiasz, jak możesz jej pomóc. Dalej i dalej. Więc gdzie jest Twoja uważność? Gdzie są Twoje myśli? Kiedy wstajesz rano, kiedy idziesz sobie kupić coś, na czym ci zależy, kiedy kładziesz się wieczorem albo idziesz poćwiczyć, popływać, idziesz na rower, cały czas z tyłu głowy, w jakimś procencie z całego zasobu, jakim dysponujesz, angażujesz się w to, żeby. Tej mamie w jakiś sposób pomóc, a ona tej pomocy od ciebie nie bierze i nie chce. Z jednej strony, nie chce, bo nauczyłaś, nauczyłaś ją, że może do Ciebie ciągle dzwonić, jak do rodzica, bo to dziecko powinno dzwonić do tego starszego, bardziej doświadczonego i opowiadać mu o tym, z czym jest mu trudno, a nie na odwrót. Jeżeli pozwalasz swojemu tacie albo mamie położyć swoje ciężary na twoich plecach, to ten kawałek twojego potencjału, którym jesteś zaangażowana, zaangażowany w tą ciągłą potrzebę bycia przy nich myślą, sercem, odczuciem, lękiem o nich, za nich, samych, jest zabierany z twojego życia. Zabierasz ten kawałek potencjału ze swojego obszaru zawodowego. Może to jest 5, może 10, może 30%. Zabierasz ten kawałek potencjału ze swojego życia finansowego. Tam ci się nie chce, tam ci się chce mniej. Zabierasz go może ze swojej relacji, i zamiast wymyślić jakąś piękną wycieczkę. Okazje, kolacje, wyjście do teatru albo do kina ze swoim mężem, żoną, partnerką, ciągle myślisz o tej mamie, która jest taka schorowana i biedna, jak w tej pracy, w której też ciebie nie ma na 100% twojego potencjału. No bo przecież tym kawałkiem, który mogłabyś, mógłbyś tam zainwestować, jesteś także przy swojej mamie. wracasz z tej pracy, umęczona, umęczony, i już ci się nic nie chce, bo dalej myślisz o swojej mamie, albo nawet już o niej nie myślisz, bo to jest tak drukowane w ciebie, że ten lęk i napięcie takiego ciągłego zastanawiania się, co zrobić, żeby jej było dobrze w życiu, jest już zupełnie przez ciebie niezauważany, jak taka gzycząca nad głową mucha, której w pewnym momencie już nie słyszysz. Ale ona jest. Ona angażuje twoją percepcję i twoje zmysły i nie znika, dopóki ty nie pozwolisz sobie na to żeby ją wyprosić za okno. Jesteśmy tak uczeni, że zostawić rodziców, bliskich, przyjaciół, męża, partnera, tym, co jest dla nich trudne, jest złe. Jest nieludzkie. Jest niechrześcijańskie. Ale wyobraź sobie, że w twoim życiu możesz teraz Poszukać tych osób. Oprócz Twojej mamy jest takich ratowanych podświadomie i realnie 5, 6, 10, 12 osób. I każdej z tych osób oddajesz po kawałku siebie. I co się wtedy dzieje? Twój potencjał jest rozdawany wszystkim tym osobom, które chcesz uratować. To ci wchodzi tak w krew, to cię tak zabiera, że w pewnym momencie już tego nie zauważasz, że masz w sobie ten odruch, nie zauważasz jak tej gzyczącej nad głową muchy. Nie wiesz, dlaczego nie masz siły, nie wiesz, dlaczego ci się wszystkiego odechciewa. Nie wiesz dlaczego, jak ten Krzysiek albo Grzesiek zaproponowali ci wyjazd na weekend do Barcelony, to w ogóle nie chciało ci się o tym myśleć. Albo jak Kaśka zaproponowała ci wyjazd na narty, to nawet nie chciało ci się, choć kiedyś może byłoby to dla Ciebie super atrakcją, zastanowić się nad tym, w jaki weekend na te narty z nią pojechać. Ano właśnie dlatego, że mechanizm ratowania jest tak głębokim, naturalnym, organicznym mechanizmem, że dopiero jako dorośli ludzie świadomie po potknięciu się o kolejne deficyty naszej energii. Kiedy coś dużego przepływa nam koło nas albo tracimy to z zasięgu wzroku, choć bardzo nam na tym zależało i nie wiemy, dlaczego się tak dzieje, jesteśmy w stanie się zatrzymać i świadomie przejść przez proces znalezienia o co chodzi. Dopiero kiedy jesteśmy dorośli i pozwolimy sobie na pełne odpępnienie się od naszej mamy, jesteśmy w stanie zacząć korzystać w pełni z naszego potencjału i przestać ratować i ją i naszych bliskich. Wtedy, kiedy przychodzi ktoś do nas ze swoim problemem, Wysłuchujesz tą osobę ze spokojem sercu, ze spokojem sobie. Wtedy, kiedy ktoś przychodzi ze swoim problemem do ciebie, jesteś w stanie stać dalej z boku w swoim życiu i kiedy ta osoba skończy ci o tej trudności opowiadać, zapytać się ją, co ma zamiar z tym zrobić, albo czego ona oczekuje od ciebie w tej sytuacji. To jest bardzo często bardzo budzące pytanie dla tej osoby. I ona też może wtedy zauważyć, że przez długi czas przychodziła do ciebie właśnie po to, żebyś ty za nią coś rozwiązała, żebyś ty za niego coś przez chwilę poniosła albo poniósł. I ten supeł zależności. Ratownik, ratujący, nagle się rozszczepia, nagle się przerywa ten węzeł pomiędzy jedną a drugą osobą, które tak naprawdę nie mogły bez siebie się obejść i przeżyć kolejnego dnia, chociaż nie wiedziały o co chodzi. To jest zależność, jak między nami a naszą mamą. Przelewana, Projektowana na naszych bliskich, w naszym życiu, męża, partnera, żony, przyjaciela, a zależność, która z nimi nie ma nic wspólnego. Bez tej zależności, bez tego węzła, który nas wiąże z innymi w tym co trudne, żyje nam się dużo, dużo lepiej. To jest tak, jakbyśmy pozbierali nasz potencjał od tych wszystkich osób z powrotem do siebie. Groźba jest jedna. Przez chwilę może być ci nudno. Możesz mieć poczucie, że zrobiło się jakoś tak dziwnie, spokojnie. Bo ci ludzie przestaną do Ciebie przychodzić, wylewać ci swoje trudności na twoje plecy, i przestaną oczekiwać, że ty te trudności za nich rozwiążesz. Ale jak wystoisz, ten moment. Chwilowej nudy, to zaczniesz zauważać, że wokół ciebie świat i to, co cię otacza, jest pięknym, jest cudem do doświadczania, smakowania, dotykania, odkrywania, otwierania tego na ciebie i ciebie na to wszystko. I że nagle masz energię i siłę do tego, żeby to się mogło zadziać. Że nagle masz siłę, żeby z tą Kaśką na narty. Że nagle masz ochotę, żeby z tym Grześkiem do Barcelony. Albo z jakąś inną grupą ludzi. I nagle zauważysz, że naprawdę nie możesz niczego dla tych ludzi, którzy przychodzą do ciebie opowiadają ci o twoich problemach. I naprawdę doświadczysz cudu, jakim jest oddzielenie od każdego w jednoczesnym byciu bardzo blisko nich. Bo nie możesz być blisko kogoś z pełnie otwartym sercem, w pełnym zaufaniu do tej osoby, jeżeli ciągle stajesz na miejscu jego albo jej rodzica, jeżeli ciągle z tyłu głowy, Masz w sobie poczucie, że jesteś jedyną dla tej osoby szansą, albo że ci ludzie nie mogą niczego w swoim życiu zmienić bez ciebie. To jest ogromnie obciążające i na poziomie systemowym prowadzi tylko w jedną stronę: do zakończenia relacji prędzej lub później. Może jesteś już na takim etapie w swoim życiu, że doświadczyłaś albo doświadczyłeś tego pójścia dalej. Że nie wchodzisz już z ludźmi w ratownictwo. Że Twoja mama jest dla ciebie już osobną, dorosłą jednostką dla której w sercu masz ogrom wdzięczności, miłości, ale wiesz, że ona ma do przeżycia swoje, a ty masz do przeżycia swoje. Może umiesz zauważyć już, że najpierw powinno zaczynać się od siebie, od swojego potencjału, od swoich dróg, od zaopiekowania się sobą. A potem dopiero, jeżeli zostanie Ci jeszcze energii, ochoty i kawałka chęci, można się tym podzielić z innymi. Może jesteś jeszcze w takim miejscu, że nie wiesz, co z tym zrobić, że widzisz ten mechanizm, ale ciągle w niego wchodzisz. Ciągle ci się to powtarza, ciągle cię to wciąga. I bez względu na to, jakie to dla ciebie jest i jak sobie z tym radzisz, warto naprawdę patrzeć na to świadomie. Warto jest słuchać tego, co się mówi do innych. I słuchać innych w tym, co oni mówią do ciebie. Bo jeżeli rozkodujesz ten mechanizm ratowania innych ludzi, to twoje życie, ale też relacje z nimi staną się zupełnie innej jakości. Tych, którym jest nawet bardzo, bardzo ciężko od wielu lat, nie są w stanie uratować nawet ich terapeuci. Dopóki oni nie zgodzą się takiej szczerości serca ze sobą, że chcą to zrobić. Bardzo Ci dziękuję za ten kawałek wspólnej drogi i życzę Ci całym sercem, jak zawsze, na koniec każdego mojego nagrywanego podcastu żeby ten mechanizm ratowania przestał Cię w życiu determinować i obciążać i żeby łatwiej było Ci zaczynać każdy dzień od siebie, swoich potrzeb i otulenia siebie najpierw uważnością i miłością. Do zobaczenia gdzieś po drodze. Thank you